Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, chciałem zapytać, czy ma pan świadomość, że ten drakoński podatek powoduje potrzebę przeliczenia zasobów przemysłowych, którymi dzisiaj dysponuje KGHM, o około 300 milionów ton. A więc 300 milionów ton rudy pozostanie na zawsze w ziemi, nikt po to nigdy nie sięgnie. To jest skrócenie funkcjonowania firmy o kilkanaście lat. Czy ma pan świadomość tego, że konsekwencją takiej decyzji będzie zlikwidowanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy? Zakłady Górnicze Lubin, Huta Miedzi, Legnica. Czy pan ma wiedzę, że zgodnie z raportem Banku Światowego, jeśli chodzi o podatki od wydobycia kopalin, Polska jest w trzecim kwartylu, mając obciążenia na poziomie około 50%. Na przykład Chile jest 36%, ale koszty wydobycia tam są, stanowią 1/3 kosztów polskich, a więc jest to w ogóle nieporównywalne. I doliczając do tego podatek, który chcecie wprowadzić, Polska będzie samodzielnym liderem w tej klasyfikacji. Czy ma pan tego stanu rzeczy świadomość? Dziękuję.